uzyskania wolności, uzyskania państwowości, to też była jakiś rodzaj bycia solą tej ziemi, światłem świata. Pomimo tego, że czas był trudny, że okoliczności były niesprzyjające i rzeczywiście, no, można, niektórzy mogą powiedzieć, że to było porwanie się z motyką na słońce, ale w tych ludziach była chęć walki o ojczyznę, o wskrzeszenie, o to, żeby rzeczywiście Polska powstała i żeby była widoczna na mapach świata. Żeby Polacy mogli żyć w swoim kraju, żeby nie byli poddani pod czyjeś panowanie. 160 lat temu tutaj w Gnojnie stoczyli ostatnią bitwę z Moskalami. Powstańcy bronili przeprawy przez Bug do Niemirowa. Byli to mieszkańcy Dalekiego Kodnia, Tucznej, Łomas, Białej Podlaskiej, Huszczy, Janowa Podlaskiego, Konstantynowa oraz wielu innych miejscowości, którzy pod wodzą Romana Rogińskiego podejmowali nierówną walkę z rosyjskim zaborcą. Walczyli o suwerenną i wolną Polskę. My współcześnie mamy pamiętać o ich ofierze i poświęceniu dla ojczyzny. Kultywowania tej pięknej tradycji upamiętnienia powstańców styczniowych, którzy tutaj mieli nie jedyną potyczkę, bo potyczka przy przeprawie promowej była jedną z nich. Druga bardzo taka znacząca była w Konstantynowie. Konsekwencje potyczki w Konstantynowie to jest spłonął pałac. Ta część, którą teraz mamy tak jak gdyby nową, to jest ta część, która za czasów powstania styczniowego rządu Aleksandrowicza po prostu została spalona przez Moskali. Cieszymy się, że kultywujemy tą tradycję. Mamy okrągłą rocznicę 160, więc to jest jedna z jak gdyby taki jeden zwiastunów świętowania powstania styczniowego nie tylko na terenie naszej gminy, ale terenie powiatu, całego kraju. Ja bardzo gorąco dziękuję inicjatorom, nauczycielom, tutaj panu Leszkowi, władzom gminy Janów, przede wszystkim uczniom, że tutaj są, że przyjeżdżają, że się troszczą o ten pomniczek, troszczą się o tradycję. Dziękuję radnym powiatowym, dziękuję mieszkańcom parafii Gnojno, wszystkim przybyłym za to, że możemy się dzisiaj spotkać i takim małym akcentem wspomnieć o tych, którzy walczyli właśnie w Gnojnie. Tak w ramach zapowiedzi chciałbym tylko ogłosić, że takie główne uroczystości związane z powstaniem styczniowym w Gnojnie odbędą się u nas 28 maja. To jest niedziela, chcemy zrobić taką rekonstrukcję wydarzeń związanych z powstaniem styczniowym przy przeprawie promowej. Bezpośrednio tam, gdzie miało to miejsce, mamy ustaloną grupę rekonstrukcyjną, która się pojawi i zaprezentuje ten moment wydarzeń, które miały miejsce 160 lat temu. Już zapraszam. Jestem, można powiedzieć, potomkiem powstańca styczniowego. Zresztą tutaj odsłaniałem ten pomnik wraz z panem Arkiem Markiewiczem, a inicjatorem tego odbudowy tego pomnika, czy budowy, był pan Boś i dzisiaj też troszeczkę mnie zmobilizował do tego. Proszę Państwa, chciałem parę słów powiedzieć, bo tak mi się nasunęło po dzisiejszej mszy świętej i tym, co jest w Janowie, bo ja pochodzę z Janowa, dziadek też powstaniec mój pochodził z Janowa, taki znany powstaniec, ponieważ żył 103 lata, zaraz po powstaniu listopadowym się urodził, brał udział w powstaniu styczniowym i proszę Państwa, mamy takie dwa zdjęcia główne w rodzinie, jedno to jest takie, jak do dziadka w okresie rządów Piłsudskiego przyjechali ministrowie, czy tam przedstawiciele rządu samochodem i wręczali order, czy krzyż Polonia Restituta. To była taka jedna informacja ciekawa. Natomiast drugie zdjęcie jest takie, jak dziadek mając 101 lat witał biskupa Przeździeckiego w Janowie chlebem i solą. I dzisiaj, proszę Państwa, w Janowie jest akurat wizytacja kanoniczna biskupa, akurat biskup Grzegorz Suchodolski jest w Janowie.
I to mi się tak skojarzyło, to dzisiejsze czytanie z solą ziemi. I tu chciałem przez to podziękować głównie młodzieży, która w takiej dość licznej delegacji, ale myślę, że będzie solą ziemi dla nas, ponieważ potrzebujemy, żeby młodzi ludzie byli tą solą, zanieśli do swoich klas, do swoich szkół to przesłanie, że trzeba być patriotą, że trzeba pamiętać o tych, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. Myśmy pamiętali o tych wydarzeniach przed 160 lat, o powstaniu styczniowym. Chciałabym po prostu przekazać księdzu za celebrę przy świętej związanej z powstaniem, z rocznicą powstania. A tutaj takim kalendarzem. Ten kalendarz wydał powstanie styczniowe 160. rocznica. Ten kalendarz wydał senator Grzegorz Bielecki. Serdecznie za celebrę. Podziękować również gminie Konstantynów, którą udało się nam w tym roku bardzo fajnie współpracować. Dziękuję bardzo. Chciałam również podziękować Leszkowi Znalazkiemu, który co roku pomaga tutaj w organizacji. Dziękuję bardzo. Żebyśmy pamiętali przez 60 lat i po prostu się modlili. Dziękuję bardzo. Młodzież niech spogląda, pamięta i niech to będzie taki symboliczny.